Od nowe rzeczy? Okej. Okay. Okej, okay, do. Uuu. O, proszę bardzo, ale co to teraz wrzucili? O, kurde, teraz wrzucili. No, proszę, idealnie. Dobra, to sobie obejrzymy. No dobra, nowe rzeczy w one. Season of Discovery. So, I'm Claystone, Associate Production Director of WOW Classic. Witam w naszej Season of Discovery, Phase 4 preview. To jest czas. Na long last we're podnosząc level kapitał do 60 i jumping into the endgame. For those of you who have been playing since launch. Thank you for going on this journey with us. And to those of you who just jumped no, yeah, in. Yes. Yeah, yeah, okay. Experience is available. You pick a great time to join us. I also want to give a. No nie wiem, ja z tego co widziałem póki co, to co jest w, tym, w tej fazie to jakoś nie... Ja od, odszedłem w trzeciej fazie i, i póki co nie jestem za bardzo jakoś zachęcony, żeby wrócić, ale hej, może coś to, to się zmieni. Całe, Całe szczęście. że robią... Endgame w klasiku. To jest właśnie to zawsze była, to zawsze była najlepsza rzecz w klasiku. Właśnie ten endgame i te quality raidy. To jest właśnie to, co ludzie właśnie zawsze najbardziej uwielbiali w klasiku nie to levelowanie. We'll we'll radio... Dlatego właśnie przywrócono przez klasika, to jest właśnie to jest bardzo powszechnie znany fakt, nie? że ludzie po prostu mieli dosyć tego, jak, jaki jest nacisk na levelowanie w retailu, więc i, i brakowało im bardzo tego, jakie zajebiste były rajdy w klasiku. Dlatego ludzie chcieli, przecież, żeby przy, przywrócili tę wersję w ogóle. Także important... dobrze, że. Team of Season of Discovery. To rozumiem, update. Then dive into world event updates, as well as some system updates and more, which you're definitely going to want to stick around for. All right. So okay. You're... Z spisu treści. Worth event. No, updates, as well as some system updates and more, which you're definitely going to want to stick around for. Worth right. event. So whether you're already familiar with classic era content, or, or you're experiencing it for the first time with Season of Discovery, or you just want a refresher, raising the level cap to 60 brings with it a ton of new content and things to do, including access to all WoW Classic zones like the Burning Steps, Eastern and Western plaguelands Silithus, and Winter Spring. You'll also be able to finally max out your character talents. In addition, the Alteric Valley battleground will also be unlocked. Epic mounts will be available to collect. And more. Also. No, dobra, 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 Ale dostanę jakiś sposób na to, żeby wylevelować to w dwie godziny, bo ja nie mam czasu. stary. All of the classic dungeons will now be available, including Stratholme, all three wings of dire and Black. Incursion hype, incursion hype. And because the bosses have stopped spending wow. their time in Phase Three socializing in the Grim Guzzler Tavern, the second half of the massive Black Rock... To In addition, there just might be one more dungeon surprise we're not going to talk about today, but we're excited for players to discover. Switching. All right. Okay. To, to brzmi fajnie. Nowy dungeon. To mogli robić, moim zdaniem. Jakby, jak, jakby, jakbyśmy cofnęli czas i SOT miałby być proje projektowany, że tak powiem, wedle moich preferencji, to zamiast tych nowych rajdów ja uważam, że nie powinni zrobić nowe dungeony. Tylko, że to by wymagało więcej pracy też, nie? ...talking about runes or classes. However, we will be posting a rundown of new runes and class adjustments separately from this video, so please check the official World of Warcraft forums for that. Moving on to raids. As we previously announced, the Molten Core raid will be scaled down to 20 players, and will contain adjustments to the boss encounters across the 11 bosses for you to take on. Just gonna leave that there. We are very excited for everyone to hop Ogólnie to ja, nie, wydaje mi się, że jakby... Community, społeczność SODA jest trochę podzielona właśnie na takich graczy bardziej jak ja, co sobie cenią levelowanie i tak dalej, i na tą, co ja nazywam głoś wokalną mniejszością, e, czyli jakby tych, co, co by nie mówić, grają też więcej i mocniej i są bardziej zainteresowani tym rajdowaniem, spamowaniem rajdów i tak dalej. To wydaje mi się, że jednak e, pomimo tego typu podziałów, uniwersalnie chyba e, nielubiany jest e, pomysł kombinowania z tym. E, z rozmiarem rajdów, nie? że na początku były 10-osobowe. Black Fathom Deeps, e, chyba Gnomergan też był 10-osobowy. Nie pamiętam, jak było z Sunken Temple. Czy oni w Sunken Temple już zmienili rozmiar rajdu do 20 osób? Czy mi się wydaje? Bo ja nie robiłem Sunken Temple, bo jak powiedziałem, ja w trzeciej fazie w ogóle e, wysiadłem z tego pociągu. Ale wydaje mi się, że oni już tam e, zmienili z 10 na 20 e, i teraz Molten Core e, jakby robią e, na 20. To chyba, ja nie I wiem, to nie wie, czy to. The... Jeżeli już mogli iść, moim zdaniem. I chyba, zdaniem wszystkich, no, no nie wszystkich, ale wielu osób, y, tą drogą po prostu tych 10-osobowych rajdów. New, I Moltencore tak to... samo, nowy by mógł być 10-osobowy. Ja yeah. yeah. bym chciał, wiecie co, fajnie, że rewampują e, sety. Oni chyba już to ogłaszali, czy mi się wydaje. Oni chyba już to kiedyś mówili o tym, że tak, w tej poprzedniej zapowiedzi fazy trzeciej, e, że będą rewampować te endgame'owe sety i będą różne wariacje tych klasowych setów żeby podróżne buildy działały. To jest spoko, ale ja to bym w ogóle, fajnie, że revampują, ale ja to najbardziej bym chciał, żeby oni znacznie zwiększyli yy... Drop często. Po prostu w tych rajdach w Wanili jest taki problem, zwłaszcza w tych pierwszych Molten Core i Blackwing Lair, że na 40 osób tam dropią po 2-3 itemy. To był straszny problem w Wanili, że strasznie mało lutu na bardzo wiele osób jest. I okej, okay, teraz będzie mniejszy raid size, więc to z definicji powinno pomóc, ale ja bym chciał, żeby oni oprócz tego jeszcze zwiększyli ilościowo dropy, nie? <todgłosy> żeby <Żebyście> się <todgłosy> po prostu dostawało Core. Skalowany. Spoko, generalnie jakby ja nie uważam, że to jest źle, że oni wprowadzają... Będzie po prostu trudniejszy tryb e, Molten rajdu, e, skalująca się... Cie, ciekawe, co, co, co dokładnie mają na myśli, mówiąc skalująca się e, trudność rajdu, ale to zaraz zobaczymy. Spoko, ale raz jeszcze, mi się wydaje, że to nie na to powinni e, byli kłaść nacisk w Season of Discovery. Inaczej, jeżeli... E, jeżeli to trudne rajdy, to jest to, czego chciała społeczność klasika, to poprzedni sezon, Season of Mastery, byłby sukcesem. A był klapą, nikt w to nie grał. Jeżeli ja bym chciał jakichś zmian w rajdowaniu, tak ze swojej perspektywy, to ja bym nie tyle zmian w trudności chciał co znowuż zmian jakichś takich kontentowych, bardziej typu, nie wiem, że są jakieś nowe, nie wiem, ukryte bossy, że jak coś zrobisz, to tam jakieś nowe, jakby nowe, nowa zawartość w takim sensie, a nie po prostu podwyższanie po prostu trudności. No właśnie, ciekaw w ogóle jestem, jak to też wpłynie, jak to podwyższanie, ten skalowany, trudniejszy system podwyższy nagrody, no ale dobra, zobaczymy, you know Uważam, to jest świetna decyzja, czyli yy, Podniesienie poziomu trudności rajdu to jest bardzo dobra decyzja. Spowoduje, że będzie dropił nie lepszy gir, a będzie go dropić więcej. Uważam, że to jest akurat to jest świetna decyzja, i powiem więcej. Ja uważam, że podobny pomysł mogliby zastosować na retailu, na głównym wowie. Uważam, że tam powinni zrobić coś podobnego. Bo właśnie przez to, że na retailu są cztery poziomy, kurde, trudności rajdu, to to powoduje, a tak naprawdę. Gir jest zawsze relatywny. Giry jest cały wszystkie temy w grze to czy są dobre czy nie uzależnione jest zawsze od tego. Jakie są najlepsze itemy w grze, w relacji do najlepszych itemów. Dlatego to tak szybko mówiąc, ale na przestrzeni lat to się zrobił taki problem, że wraz z nowymi trybami rajdowania w retailu oni podnosili właśnie poprzeczkę, jakby nagród najlepszego giru, co spowodowało, że dzisiaj, tak jak w klasiku, za łatwy rajd można, rajdy były bardzo wynagradzalne, bo za łatwy rajd można było dostać najlepsze itemy w grze. Tak, dziś normal to jest kompletna strata czasu, kompletna. Nie rozumiem, po co tak naprawdę robi się normal na retailu. Jest cholernie nienagradzalny. Przez to, właśnie, że, jakby, że ta poprzeczka jest podnie, podnoszona heroikiem i myfiką. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobra decyzja. decyzja. Dokładnie. To, to jest, okay, jest asjerowa decyzja. To naprawdę to kudos. Może byśmy też się dobrze zrozumieli. Ja uważam, że generalnie. Spo, jakkolwiek nie uważam, że. Season of Discovery Classic w ogóle powinien się koncentrować jakby na tym poziomie endgame'owym na rajdach, na tym, żeby spamować te rajd, żeby one były trudniejsze i tak dalej, bo nie o to chodzi w klasyku, to danie po prostu czegoś właśnie w stylu tam trudniej, większy poziom trudności w zamian za więcej gier dla tych, którzy bardziej grają właśnie w ten sposób, to uważam, że to jest generalnie rzecz biorąc samo w sobie to jest spoko pomysł. has also seen some significant loot overhauls as well, and while Onyxia okay. has misplaced Onyxia. her stockpile of tier two helms, she e -hmm. is going to have plenty of juicy loot for you to chase in its place. We are okay. also taking a new approach for raid size with Onyxia, as she will ultimately be tuned to be completed with twenty players, but the allowable raid size is up to forty players. Okay. Tylko, że tak jak ja pamiętam onyxię, to ja bym właśnie o niej tak powiedział w klasyku, w sensie orygin oryginalna Onyxa moim zdaniem taka była, że ona była niby na 40 osób, ale tak naprawdę można ją było zrobić w 20, a więc <laughs> trochę śmieszne. No zakładam, że ona będzie trochę, że no trochę inaczej ją tam zbalansują po prostu w tym sensie. Ale spoko i w ogóle co więcej uważam, że właśnie to, to jest bardziej klasykowe podejście do rajdowania. Raid 40 we love 40 rating, we ultimately... Mówiąc wprost, łatwe rajdy yy, i dobry lud expects as a soda and pretzels type of content. In other words, the same level of difficulty you come to expect from classic. So, if you are forming a pickup group, czyli what for? One ensure quick success. You can bring 40 players, but if you are running with your guild, 20 players may make more sense to maximize your rewards. World bosses okay. have had an Okay, bardzo to jest ciekawe podejście, czyli że a, okej, okay, czyli na Onyx jest kolei po prostu no tak, jak mniej osób, jakby więcej nagród z zno, znowu w sensie ilościowym, a nie w sensie jakościowym. To jest naprawdę bardzo fajne.

to jest prawda i to generalnie powiem szczerze, że tak jak są te takie klasikowe rzeczy, które powodują, że klasyk classic jest klasykiem, to jest jedna z tych rzeczy, które jakby są takie, no jestem w stanie y, zgodzić się, że faktycznie jak, jakkolwiek one same w sobie są takie klasykowe, one dają tej takiej waniliowej magii. Mówię o world bossach, czyli wielkich bossach w świecie, które nie są instancjonowane, tylko jeżeli cztery raid grupy pójdą w dane miejsce na świecie, to zobaczą tego samego bossa. Nie ma jakby instancji osobnych dla każdego innego, nie wchodzi się w żadną instancję. To miało swój, swój klasikowy klimat, bardzo fajny. Natomiast właśnie przez to, jak to działało w praktyce w 2019 i dalej, że tak naprawdę po prostu były mafie gildyjne, które po prostu kampiły te bossy, to faktycznie być może zrobienie z, z nich instancjonowanych encounterów jest spoko pomysłem. Ale tak się teraz zastanawiam, czy na przykład nie byłoby fajniejszym pomysłem zrobić tak, że wszyscy mogą tagować tego bossa. Czyli że po prostu, czyli w sumie trochę jak na retailu w tym sensie, że jak mamy pięć raid group próbujących zabić danego worldbossa,

first let's check out some of the new dungeon loot you'll find in phase 4 we've got iron foe which has had its strength oh. increased to 58 and now grants 18 attack power when equipped yeah. we've got idol of exsanguination which causes your lacerate ticks to energize you for 5 rage totem of the plains reduces the cast time of your healing rain spell by 100% Taking inspiration from players using the three-piece set in Sunken Temple for Shamans, we thought it might feel bad to completely lose that set bonus as an option. Having it be a totem you can swap on and off for fights made a lot of sense here. Burst of Knowledge has had its okay, item level yeah, increased to 58, spell power know. increased, and it's a see, of speed speed yeah. reduced yeah. from 15 minutes down to 5 minutes. Finally, we've got Libra of okay. Holy Alacrity, which causes Holy Shock to reduce the cast time of your next two Holy Lights by 0.2 seconds. Our classic Tier 0 dungeon and Tier 0 0.5 dungeon upgrade sets have seen a full overhaul as well. In original okay. WoW, a basic dungeon set of eight items dropped in max level dungeons and an epic quest chain was introduced in later. To, to, prawda. To, prawda. to prawda. Z tymi itemami, właśnie z tym Tierem 05, jak to się mówiło, był jeden zasadniczy problem był śmieciowy.

tak myśląc o tym, tak Maniek, weź iść, bo ci łapę przejadę. Myśląc o tym, jakby jak ja bym chciał, gdyby Season of Discovery miało być projektowane pode mnie i moje preferencje, jakby gracza mojego typu, to generalnie nowe jakieś tam wariacje tych setów i tak dalej. To jest bardzo fajny pomysł, ale

here's a quick look at a few of the items from molten core first up we've got an awesome looking elemental shaman shield called earth and fire looks similar to the rank 14 pvp shield no, to the 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 state. State. To new color variation we've got magmadar's right and left claw which allow you to summon four hounds hmm. to aid you in combat the three set bonus actually allows you to transform into magmadar for a brief period of time but how you kurde, you a two-handed paladin weapon for healing or key to the city a caster staff faith bringer two-handed la healer. fine że Palady właśnie ma leczące e, tu handy jakby młoty. Bardzo więcej, te bo ich jest mało, ale one są bardzo takie właśnie takie flavorful. O. No. <laughs> <coughs> oh. Okej. Okay. To jest ten, co dropił, on z Ragnarosa dropił, on, on jest taki wielki, taki, taki szary, To taki, jeden z najbardziej takich klasykowych no, no, cool Cześć, to są nowe? Wariacje? Kolorystyczne? Okej, okay, y, warriorowy y, rough full, to się nazwał, tak? Czy of rough? O, to jest breastplate of rough. Y, wygląda inaczej, bo ma te złote, te takie nowe. Ale hunterowy wygląda. Okej, okay, też nie był chyba taki żółtawy, ale no nie był. Ale tak bardzo podoba. A ten rogowy przysiągłbym, czy to nie jest ten rogowy? To nie jest tebeca w ogóle przypadkiem? Recolor?

Okej, okay, czyli te wcześniejsze... Czyli ja nie muszę się logować tam szybko to wymienić tak gry, bo ja, ja nie wyfarmiłem nigdy tego mounta, kurde, z tego. Okej. Okay. Ale to znaczy ja dobrze rozumiem, że mount będzie be, mounty będą tańsze? Let's commendations will have had their cost reduced from one silver coin to 25 copper coins. We envision one carrying out as an evergreen supplement to the normal PvP honor ranking process. If you'd like to interrupt your BGQs. Granie, ja co y co miałem swój fun w tym Strangledhorn Whale na tych Bloodmoon eventach w fazie drugiej to to, to moje ja tam, ja tam znaczy on bywał różny, on się tam te lejerowanie strasznie tam denerwowało, ale ty, moim zdaniem on on ja się tam dobrze bawiłem mimo wszystko. Okay. I generally This event. Chaotic world PvP, my favorite. You and your group can venture hmm. in the Stranglethorn Vale during the Blood Moon and supplement your honor farm. Next, no, we're making some significant adjustments to Nightmare Incursions, shifting the mission quests over to a simple okay, no. simpler daily quest format. We really love the overall theming of Nightmare Incursions, but spoko, I think these adjustments will make them feel like an optional supplement to normal leveling rather than. All all Incirygence właśnie przez to, o czym ona powiedziała, kompletnie moim zdaniem zabiły fazę trzecią. Okej, okay, tak, też przez to, że tam y, raiderzy musieli tam to grindować, bo tam player power i tak dalej, y, ale moim zdaniem to jest właśnie główny powód, dla którego Incirygence zabiły trzecią. Właśnie Incirygence mają właśnie na sobie na rękach krew fazy trzeciej i Season of Discovery, ponieważ one kompletnie zabiły levelowanie i w ogóle powód, żeby być w otwartym świecie, kompletnie. Y, Moim zdaniem dziwi mnie to, że Blizzard dopiero teraz podejmuje tę te decyzję. Moim zdaniem to była decyzja, którą należało podjąć w pierwszych fazach, na pierwszych dniach fazy trzeciej. Zrobienie z tego Incursions tak jak one wyglądają, moim zdaniem to, co Blizzard powinien był zrobić. To zrobić z tego coś, co można robić, właśnie albo raz dziennie, a nie żeby to spamować cały czas, ale ja bym, ja nie wiem, czy ja bym nie poszedł nawet dalej i bym nie zrobił tego czegoś, co można na przykład raz w tygodniu robić. I zrobisz to raz w tygodniu i dostajesz taki mega chunk expa, powiedzmy nawet, tam powiedzmy level. No, I, i, i wtedy jakby to byłoby zachęcające, żeby to robić z jednej strony, no i reputacji też jakby odpowiednio proporcjonalnie dużo. Z jednej strony byłaby y, duża zachęta, żeby to robić, byłoby to bardzo wynagradzalne, a z drugiej strony nie zabijałoby to levelowania jako takiego. Moim zdaniem to jest. W takiej formie, jakiej zrobili Incursions, że to są właśnie te questy, po prostu i latanie, to jest moim zdaniem to, jak to powinni byli zrobić. Ale to powinni byli zrobić w pierwszych dniach. To, of of to jest, jakby to już jest za późno, moim zdaniem. To friend, okay. well, no, to też, to też, też uwaga w ogóle. Chociaż nie, to, to powiedzmy, że jakby to było w takim formacie, jakim powiedziałem, że to się robi na przykład raz w tygodniu, to uważam, że jak najbardziej mogłoby być to grupowe w takim sensie, jakim było, że tam są te elity, że to są raczej grupowe questy i wtedy byłoby to fajne. No, no mam nadzieję. Znaczy ja mam nadzieję, że to jest... Coś... inaczej, ja powiem tak szkody jakie wykonały Incursions, moim zdaniem to jest coś czego przez co w dużym stopniu dla wielu graczy Soda się już trochę nie da odratować na ten moment ja mam nadzieję, że ona naprawdę mówi serio to co mówi tutaj i że to raczej będą że lekcja którą wyciągnęli to będzie raczej lekcja, którą wyciągnął na następne w ogóle sezony jakby tego klasika, na następne season of Discovery, mastery i coś tam, bo wydaje mi się, że. No, no nie. No, to, to, co tutaj widzę, moim zdaniem nie, nie przywróci tej dużej części player base'u, która odeszła w trzeciej fazie. Are applied... Te rzeczy, jakby póki co, które są, one mogą z powrotem przyciągnąć właśnie ludzi, którzy grali tak mocniej, że tam levelowanie szybko szybko tam skip i po prostu tam, żeby right logować parę razy, to ich może przyciągnął. I tyle. A, A uważam cały czas, że ta cała reszta to jest sól po prostu i krew

Thorium Brotherhood in repelling these attacks with new daily quests to help grow your reputation with the Thorium Brotherhood and earn quicker access to powerful crafting recipes and other rewards. Inside the mountain you'll find... Tylko znowuż, przez to jak zepsuta jest już ta struktura SODA i tak naprawdę, przez to jak tak naprawdę już cała gra polega na raid logowaniu nie wiem, może to się właśnie w tym sensie trochę zmieni w tej fazie czwartej. No bo to jest fajne, właśnie o tyle, że to, ok, bo to już, bo już teraz mówimy o endgame'ie, to jest też ważne, że tak naprawdę już teraz to siłą rzeczy jakby wszystko jest endgame'owe. No więc spoko. To jest jakby coś takiego, co można robić. Yy... Poza rajdowaniem, tylko znowuż my wchodzimy w te same pułapki teraz, co retail wszedł lata temu i do dziś się z nimi zmaga, że jeżeli już swoją grę skoncentrowałeś na endgame'ie i rajdowaniu, to tak naprawdę teraz jeżeli dajesz nowy content do gry i za nim dajesz jakąś moc do zdobycia, żeby on był wynagradzalny, to de facto dajesz w ludziach takie poczucie, że ich zmuszasz do robienia tego na, te, na podobnej zasadzie, co ta Incursions. No i zobaczymy właśnie w tym sensie, co, co z tego będzie i nawet jeśli ten event będzie fajny, to on z definicji ma niestety ten taki negatywny wydźwięk wśród bardzo wielu graczy. Hot, to Ale to może będzie fajnie. New, Znowuż, world eventy to jest generalnie też rzecz, którą mogli, moim zdaniem, powinni byli robić, e, których powinni byli robić więcej właśnie w tym customowym kontencie Season of Discovery. Ale raz jeszcze, ja bym, ja bym je trochę potraktował też tak, żeby one się działy jakby na etapie e, levelowania. Brotherhood, Argent Dawn, Timbermaw Hold, and Hydraxian Waterlords. We've also got some really cool for fun items that allow you to teleport to ajara lay a fire resist area of effect that your allies can stand in, or turn you into a water elemental. You'll be able to place these for fun items on okay. your keyring, saving you some valuable bag space. Anyways, wow. going so no to the artifact farm. So let's go and pass things off to our senior producer josh greenfield who will be happy to share some of our upcoming systems updates thanks nora going into phase four we've made a few significant system updates we're excited to share first up we took a lot of the lessons we've learned from the wild offerings currency and have expanded on that system with a new deterministic currency we're calling tarnished undermined reals you can start earning these coins from most non-rare spawn dungeon bosses over level fifty-five, and each boss will drop a single currency for each player in the group once okay. per day per boss. This currency can be used to purchase a variety of things, such as rare crafting recipes, crafting materials, powerful gear, as well as a variety of other valuable items. We've gotten a lot of feedback from players asking for ways to keep dungeon content relevant longer, mm -hmm. and this is one way we're looking at keeping dungeon runs feeling rewarding at level sixty. We're also Chyba spoko. Nie wiem, w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że to jest. Już patrzę, już traktując to endgame'owo, bo siło rzeczy wchodzimy w endgame. Moim zdaniem, sposoby, aby podtrzymać żywotność dungeonów, jakby idea jest słuszna. Więc. No, to, to, to jest faktycznie coś, to jest coś, co ciekawe, jak się faktycznie sprawdzi. Bo to o tym była dyskusja w społeczności, generalnie, Soda, tam właśnie, czy tam nie, by nie wprowadzi w ogóle może jakiś heroik dungeonów, czy czegoś w tym stylu. Really of of Classic, the... Właśnie ja, by, ja bym proponował jeszcze, do tych dungeonów e, dać, e, taki, zrobić taki system, żeby one się skalowały w górę i żeby je się robiło na czas. We're also... Nazwijmy to Normal Plus. Particularly excited about a brand new feature to World of Warcraft Classic, a twice weekly raid lockout system. One bit of feedback we got early on was that three day lockouts on raids was difficult for guild leaders to manage due to the inconsistency of when reset days occur. In Sunken Temple, we move the lockout to weekly to add a bit more stability, but we okay. always wanted to revisit this to see if there was a way for us to provide the increased cadence and content availability that the three day lockout provided, but with a bit more stability and predictability to help with better raid planning. The twice weekly lockout accomplishes this by having raids using this lockout interval reset twice a week on static reset days. For example, in North America, twice weekly raids will reset on Tuesday and Saturday mornings. We plan to use this this lockout interval for all the raids in phase four. We feel that with the pace of season of discovery, this is a great step forward to allow you to raid more if you choose to. At this point, we're I let you off. in North America twice weekly raids will be set on Tuesday and Saturday mornings. Okay, we plan to use this lockout interval for all the raids in phase four. We feel that with the pace of season of discovery, this is a great step forward <sighs> to allow you to raid more if you choose to. At this point, we're approaching the home stretch. Okay. Chcawa, to... ale nie, ja, ale nie jestem będę, do że czy ja, czy ja dobrze rozumiem ten system. With Phase Four the increase to level 60, players will begin having access to max level world buff effects. In Season of Discovery, we're also buff, no? alliance equivalent to Blessing, the Might of Stormwind. to okay. okay. I to jest znowu takie, takie pytanie. Na ile my w klasiku skupiamy się na tym, żeby utrzymywać ten klasykowy klimat? Nie? Czyli, że inny World Buff ma horda, a inny ma przymierze. A na ile skupiamy się na balansie? Nie? Bo ta pierwsza sytuacja jest niezbalansowana, bo siło rzeczy zawsze będzie tak, że któreś będzie lepsze, ale z drugiej strony ma ten taki klasykowy flavor, ten taki klimat, że każda frakcja ma coś innego. To jest ta sama dyskusja jakby na zasadzie tego, że paladyni mają dostęp, że przemierz ma dostęp do paladynów, a horda do szamanów i że szamani nie mogą być w Alliance, że to jest jakby unikalne na tle frakcji. I znowuż, i znowuż to fajnie też moim zdaniem pokazuje, jak im bardziej naciskasz Ciężar rozgrywki przenosisz na endgame i rajdowanie, tym bardziej, tym bardziej siłą rzeczy, coraz większy nacisk naturalnie kładzie się w postrzeganiu graczy również na właśnie balans i na jakby takie bardziej myślenie, i znowuż zmierzasz w kierunku retailowym. To jest kolejny moim zdaniem przykład, jak klasik w ten niewinny sposób się zmienia w retaila. I ja nie mówię, że to jest nawet zła zmiana, tak, no bo no, wiele osób się, no, że znowu, no, tych rajdujących się ucieszy, tak, że no jakby, że super, że to jakby ten sam buff, nie będzie tam, że nie będzie tego dysbalansu i tak dalej, ale... Jakby jeżeli byśmy chcieli, tak mi się, tak moim zdaniem przynajmniej, jeżeli byśmy konsekwentni chcieli być w tym myśleniu, to powinniśmy też zbalansować rację, ale powinniśmy zbalansować, no właśnie, fakt, że tu są paladyni, a tu są szamani i oni siły, rzeczy różne trochę siły i słabości mają. Powinniśmy zbalansować, no wszystko i powinniśmy po prostu iść w balans. Czyli to, co się stało lata temu i co się działo na przestrzeni TBC, wodka i potem każdego innego dodatku, nie? From 50 to 59, a 50 experience. Więc znowu, to nie jest złe? Tylko pytanie, czy ma sens robić z klasyka retail? Moim zdaniem, przez fakt, że istnieje retail, nie. Trzymamy 50. No, nie, no teraz jakby zdejmować to już teraz to to by było bez sensu. Ale teraz levelowanie i tak już nie ma żadnego znaczenia. We want you to level a bit Wydaje mi się, że patrząc na to, nie na te levelingowe inker, a Daily zwiększą zdobywany exp do 53 poziomu. I jakby na ten moment już nie ma znaczenia, tak naprawdę. Wydaje mi się, że na ten moment ten player base, zwłaszcza patrząc na te aktualizacje, te nowości ten player base, który zostanie w sodzie, który został i który teraz wróci do season of discovery, to jest ta część player base'u, która jest skupiona na rajdowaniu i endgame'ie. Więc równie dobrze, że jakkolwiek wcześniej bym powiedział, że te zmiany, te nowości, to przyspieszanie expa, nie do końca mi się podoba, tak teraz uważam, że równie dobrze mogliby po prostu dać level boost na 60. Totalnie. I jakby już, już w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia. Ten element levelowania moim zdaniem, mówię to z bardzo dużą przykrością, ale naprawdę uważam, że ten element tego levelowania, tej tam podróży, jak to niektórzy nazywają i tak dalej, w klasiku, to jest moim zdaniem to, co czyni klasyka klasykiem, to jest coś, co kompletnie zabili prawie w, prawie kompletnie w Season of Discovery faster, there's a lot of content in the 50-60 range and we don't want to totally trivialize the journey in phase 4. So having a more nominal budget from 50-59 makes sense. Dlaczego? Ale dlaczego nie? Już, już na ten moment jakby gra jest zaprojektowana w ten sposób, że ci, którzy ten journey lubią, co jakby jakby i tak już nie jest tak naprawdę dla nich w tym momencie. So jakby to, już, to już jest za późno na to, żeby oni nie trywializowali tego. Oni już to trywializowali, więc y, z tym się nie zgadzam. T teraz moim zdaniem równie dobrze, mogliby to trywializować, mogliby dać level, dosłownego level boost na 60. From 50 to 59, jak już damy, kurde, no 150 busa do Expa, no to czemu nie 500? Tak zupełnie szczerze. No, no czemu nie? Jakby Już ludzie, którzy są zadowoleni z tego stanu rzeczy i będą grali przez to soda, no to, no to, to są ludzie, którzy po prostu nie lubią levelowania. No to czemu, czemu nie dać po prostu tego level bus? Czemu nie dać 500% albo 1000? So running that while you're leveling could give you a good. Plan. Plan. In Phase Four, we plan to allow blacksmiths and leatherworkers to swap their profession specs for a nominal cost. This will not quite be ready for the launch of Phase Four, okay. but we do plan to introduce it a short time later. Perhaps most excitingly, we've done major overhauls to many I iconic in-game crafting recipes, with dozens of recipes replaced or given a method to upgrade into even better versions of their original crafted items. First up, we've got the refined hammer of the titans, a two-animes with 2.0 speed that has a very hefty amount of feral attack power. Kurde, nie pamiętam, co robił, e, item. It also okay, includes its Oh, 3-second stun proc, which will now proc in Druid And who could forget the iconic Arcanite Reaper, newly upgraded and refined into a 4 uh, powerhouse, with improved stats and new classicified glow. These are just two examples out of many iconic crafting recipes to receive major glow-ups in Phase 4, so get out there and get crafting. Looking to the raid release schedule, in a departure from previous phases, we've decided to space out the unlock of raid content following launch. Azergos and Kazakh will go live one week after launch, with Green okay. Core and Onyxia the week after that. Phase 4 is going to have a ton of compelling things to do right at 60, with a lot of new and improved loot to chase. We think that this pre raid gearing phase is one of the best parts about hitting level 60 on a fresh character, and giving that pre raid best in slot process a bit of time to breathe and giving you some worthwhile goals to accomplish ahead of the raids becoming available is very exciting. Should provide you with a lot of great, satisfying gear progression mm -hmm. leading up to those raids becoming available. With that, we are done with today's presentation. We appreciate your patience as we're working diligently to get Phase 4 into your hands. We really appreciate all the participation in our recent PTR releases, and we continue to consume your feedback as we're finishing things up for Phase 4. As always, the WoW Classic development team is incredibly Dziękuję bardzo za support. Dziękuję bardzo za to, że śledzimy nas i dziękuję za to, że zaprezentujemy tę sekcję. Witamy nas w tej sekcji, kiedy się odbędziemy, kiedy sekcja Discovery 4 wyjdzie live. Ja bardzo sobie cenię generalnie ten klasikowy team, też zwłaszcza tego gościa. To jest bardzo klasiko naprawdę klasikowemu teamowi od Blizzarda, trzeba przyznać, że oni są bardzo komunikatywni. Jakby, jak zwłaszcza jak to tak się śledzi, to to. Oni naprawdę, ja je sobie cenię, zwłaszcza od Josha. To naprawdę dobrzy goście są. Natomiast tym niemniej uważam. Że yy, błąd popełniono. Moim zdaniem yy, źle pokierowano Season of Discovery, na złych rzeczach się skupiono i nacisk na takie endgame'owe rzeczy to moim zdaniem powinien być dopiero teraz. Właśnie ta faza, yy, a tak na, względnie nawet nie wiem czy, czy nie dalej dopiero jak ten endgame faktycznie już będzie taki jakby wiecie uniwersalny. No bo to jest wiadome, że jak już byśmy byli w tej fazie na 60 poziom, no to tam już jest w zasadzie tylko endgame, tak? Więc jakby tam, ja uważam, że dopiero od tego momentu, od fazy czwartej albo piątej, powinny być endgame'owe tego typu updatey, ale wcześniej. Do tej fazy, do teraz, moim zdaniem, powinni byli, błąd popełniali, że skupiali się na endgamie. Powinni byli się bardziej skupić na tym, co powoduje, że klasik jest klasikiem na świecie. Powinni byli dodawać nowe, moim zdaniem. Znaczy, okej, okay, jeżeli rajdy swoją drogą, no to okej, okay, ale przede wszystkim powinni byli dodawać, jeżeli, jeżeli byłoby to coś za coś, to zamiast tego, moim zdaniem, powinni byli dodawać nowe, nowe historie, nowe dungeony, nowe krainy. Podejrzewam, że generalnie będą je jeszcze dodawać, tylko znowu zrobił pewnie już teraz zrobią endgameowe te krainy, tak? ale moim zdaniem, w klasiku to, 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 yy, klasykową jakąś taką wersję. Generalnie tego typu rzeczy. Content, który by ulepszał tę część, pierwszą część gry, która moim zdaniem definiuje klasika, czyli levelowanie, a nie endgame. I moim zdaniem popełniono błąd, i przez to też, moim zdaniem, te wszystkie zmiany, które są tutaj, nie chodzi o to, że one są złe. Tylko moim zdaniem to nie uratuje soda. To uratuje, znaczy inaczej, bo jakby nie chcę wszystko, wszystkiego też sprowadzać jakby do siebie i swoich preferencji. E, jakby wydaje mi się, że te zmiany są w stanie przyciągnąć e, przynajmniej na chwilę e, tych graczy, które, jakby, którzy grają mocniej, którzy są właśnie, którzy rajdują po prostu, tak nazywajmy skrótowo. Wydaje mi się, że dla nich być może to wygląda zachęcająco, natomiast dla tej takiej masy większości moim zdaniem, tak szeroko patrząc zwłaszcza, która odeszła do tej pory z Soda, to te nowości za bardzo w żaden sposób Soda nie odratowywują i zrobili moim zdaniem Soda retaila w dużej mierze. I raz jeszcze, nie chodzi o to, że to powoduje, że gra jest zła, że ten retailowy, endgameowy, o to mi chodzi, model gry jest zły. Tylko moim zdaniem on nie jest klasykowy. Jeżeli z klasika robimy retaila, to klasik przestaje być klasykiem i zaczyna być retailem. I po prostu z mojej perspektywy, jak klasika traktuję właśnie w takich kategoriach. Ja klasyka lubię, no jest, to, 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 to jest masło maślane. Ja klasyka lubię, dlatego że jest klasykiem, a nie retailem. Jeżeli chcę zagrać w retaila, to mam retail. Gdybym nie miał retaila, to ok, może robienia, robienie z klasyka retaila byłoby bardziej dla mnie ok. Kto wie, może nawet bym wtedy wolał faktycznie tą drogę. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale w takiej sytuacji, jak mamy dwie rzeczy, no to wolałbym, żeby retail został retailem, a klasyk, klasykiem. Jak będzie, zobaczymy, ale, ale wydaje mi się, że to. Że to nie, nie uratuje Season of Discovery w tym sensie, żeby miał taki, tak powszechny hype, jaki był w pierwszej i jeszcze drugiej, przynajmniej na początku fazie. Takie, taka jest moja opinia. Natomiast raz jeszcze ja nie chcę. Jeżeli ktoś się cieszy, na to. No, bo niektórzy się, niech będzie, że ta część, która gra teraz w soda, tak? Która grała w trzeciej fazie, może tak to nazwijmy. No to wydaje mi się, że dla, dla tych ludzi, którym się podobała trzecia faza, no to wydaje mi się, że to są spoko rzeczy. Tak mi się wydaje, że większość z tych zmian brzmi fajnie. Te nowe sety, tak? Jakiś tam ten, ten skalowany poziom trudności i tak dalej. To wydaje mi się, że to generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc brzmi dosyć interesująco. Więc no. Więc na ten moment może faktycznie już robienie gry pod tę część graczy to już jest jedyne w zasadzie, co SOT jest w stanie e, zrobić. Znaczy to jest jedyne, co ma już sens w tym momencie. O, może tak bym w sumie na to spojrzał. Natomiast dla mnie osobiście, dla mnie osobiście i pod moje preferencje nie przemawia to za bardzo. Jeżeli bym, tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem, no może zagram i w ogóle zmienię zdanie, ale wydaje mi się, że jedyne, co w tym z tych wszystkich nowości mnie jakoś bardziej rusza to chyba ten event w tym Blackrock ten Blackrock Eruption, który tylko no, to jest coś co zrobię dwa razy pewnie po prostu, bo nie będę miał po co tego robić, bo nie, nie jestem zainteresowany raid logowaniem w klasiku. Więc nie mam jakby za, nie mam celów w tym jakby żadnego za bardzo. No bo nie levelowanie no bo no, no bo wiadomo, że nie, no i to w zasadzie tyle chyba, no okej, okay, no te, te, te zmiany temowe wyglądają ciekawie, no ale znowuż jakby no rajdowo patrząc, no i znowuż bym teraz powtórzył to samo. Szkoda, ja, ja zupełnie szczerze czekam na nowy, nowy sezon, nowe season of. of coś tam i mam nadzieję, że może mogliby zrobić, wiecie, dwie rzeczy. Może mogliby zrobić naraz jakiś taki sezon dla endgameowców i dla tych bardziej leveling enjoyers, ale nie, no, osobne to nie. No i ważne, no to jakby, to, takie, takie jest w każdym razie, taka jest moja opinia o tym.